serdecznie na spotkaniu z Wacławem Radziwinowiczem, wybitnym dziennikarzem, korespondentem z Rosji, znawcą Rosji, o czym za chwilę mam nadzieję, i autorem książki, która dzisiaj ma premierę, Crème de la Crème, 172 opowieści o Rosji. Poprzednia miała tytuł Gogol w czasach Google'a. Paczku, kto tobie wymyśla takie genialne tytuły? To wymyślają burza mózgów w wydawnictwie. To jest taki... Zawsze to jest trudno zrobić. Ja już nie pamiętałem, że kiedyś dawno temu napisałem materiał o Alinie Kabajewej. Jest taka gimnastyczka, która według plotek jest taką morganatyczną małżonką Władimira Putina. Matką jego dziecka. I matką jego, no już tam całą masę dzieci jej przypisują. No i nazywa się ją czasami, ci złośliwi i odważni publicyści, którzy o tym się odważają opisać, nazywają ją Crème de la Crème, czyli to, co śliwki, jak śmietana, czymś zupełnie najlepszym. No i ja o tym zapomniałem i to właśnie potem mi dopiero przypomnieli, jak już ten tytuł był wymyślony. Pięknie. No ale wiesz, to Gogol w czasach Google'a, ta gra absolutnie doskonała. W rozmowach ostatnich, jakie publikuję, między innymi Gospodarz, czyli Fundacja Sąsiedzi, oraz w tej książce wspominasz, że twoja babcia Anna z domu Grigoriewa no, była Rosjanką, pochodziła z Permu. I pozwolę sobie przeczytać ci taki fragment. Był koniec lat 60. Annę, już ponad 70-letnią, zabraliśmy do Krynicy Morskiej, żeby po raz pierwszy zobaczyła morze. Siadła na wygrzanej słońcem piaszczystej plaży. Tam z lewej, babciu, będzie Gdańsk, a z prawej, tam, gdzie kończy się Mierzeja Wiślana, Rosja. Wytłumaczyliśmy, wskazując na widoczny z daleka kawałek szczelnie wtedy zamkniętego obwodu kaliningradzkiego. I Anna skamieniała. Do zachodu słońca bez ruchu siedziała na piasku, patrząc tam na prawo. Nie chciała ani jeść, ani pić, nie marzła, tylko patrzyła. Przez łzy. Co jest takiego magicznego w tym groźnym kraju, że tak się za nim tęskni nawet przez pół wieku? Wacku, nie ma cię tam od grudnia. Tęsknisz? Nie mam mnie od 7 stycznia. Tak. Dlaczego 7 stycznia, to mogę wytłumaczyć. Mhm. Natomiast to jest moje takie środowisko pracy. Już można powiedzieć, że było, gdzie miałem, jak zapuściłem zawodowe korzenie, ale również i towarzyskie. Czułem się tam dobrze, czułem się tam jako korespondent polskiego medium u siebie. No to rzeczywiście trudno jest mi się oswoić z tą świadomością, że za parę dni nie będę mógł wsiąść do samolotu i polecieć z powrotem do Moskwy, wrócić do tego swojego domu. No ale jestem tutaj, teraz jeżdżę na spotkania z czytelnikami codziennie w jakimś innym mieście w Polsce. Jest ze mną żona, która tam była, jest ze mną kotka. No oswajam się. Myślę też, że może już jest nie czas być korespondentem, że już to nie jest ten wiek, kiedy człowiek każdego dnia musi biegać za jakimiś wiadomościami, informacjami i tak dalej. Może już warto z tym przystopować. Jeżeli jechać do Rosji, to już jechać po to, żeby zebrać materiały do czegoś głębszego, do kolejnej książki, a to po prostu jest taki ocean wspaniałych rzeczy. A jeżeli chodzi o tęsknotę, to za Rosją moje takie pierwsze spotkanie z Rosją, której wtedy nie było, bo to był rok 90, to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo Kalifornia, zachód Stanów Zjednoczonych, był kolonizowany początkowo przez Rosjan, nie przez
przybyszy z Europy Zachodniej, tylko tam tworzone były faktorie, tworzone były nawet forty i dużo jest nazw w Kalifornii, Russian Hill na przykład, Russian Hill. I jest Russian Hill, to jest dzielnica w San Francisco, gdzie są Rosjanie z różnych emigracji, ale również i z bardzo dawnych emigracji. I tam, kiedy jeszcze był Związek Radziecki, to tam była tradycja prawdziwie rosyjska i kuchnia rosyjska, i język taki, jaki oni pamiętali. Także to przez pokolenia, przez stulecia potrafi przetrwać. Ale nie wiem, czy tęsknię. Oczywiście, że tęsknię. No ale no zobaczymy, może się uda pojechać. Ten dom, o którym mówisz, który zostawiłeś, to musiał być dość duży, bo w jednej z twoich rozmów przeczytałam, że bywały dni, że było w nim 120 osób. Gdzie ty mieszkałeś? To był taki jeden dzień, kiedy... Znaczy, no, to jest taki moskiewski zwyczaj, że jak się gdzieś są czyjeś urodziny, no i mi się tam raczej nie obchodzi, jak są, chociaż cerkiew bardzo nalega, żeby obchodzić właśnie imienina i urodziny, bo urodziny to jest według cerkwi jednak pogański zwyczaj i trzeba wrócić do tego starego imieninowego. Ale jest coś takiego, że są gdzieś czyjeś urodziny, no to ludzie przychodzą i nie tylko ci goście zaproszeni, ale również ci, którzy zaprosili goście i również ci, którzy zaproszeni przez goście zaprosili. Więc bywa, że to... Przynoszą alkohol, co? No to różnie bywa. Bywają tacy, którzy nie przynoszą niczego. I robi się po prostu z tego jakaś koszmarna zgęstka, gdzie się po prostu połapać nie można. Raz kiedyś było, się dałem po prostu na to nabrać i potem już się starałem raczej się w co nie wrabiać. Ale to pewnie nie z tego powodu. Mówili, że twój dom to jest taka druga ambasada w Moskwie, polska ambasada. No to jest, to z tym porównaniem to wyszedł no, taki dosyć znany polski dyplomata, który powiedział, że to jest jak gdyby druga ambasada, bo no ja miałem tam bardzo wielu znajomych z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych stron rosyjskich barykad i no czasami nawet wysłannicy Warszawy prosili, żebym spotkał, żebym umożliwił spotkanie z kimś tam. Dlaczego nie? No, zawsze było przyjemnie. Przeczuwałeś, że po tym, kiedy Świerydow zostanie wydalony z kraju, ty będziesz wyrzucony z Moskwy. Ale nie próbowałeś niczego jakoś wpłynąć na bieg tej decyzji, nie wiem, jakimiś kanałami dyplomatycznymi. Nie. Leonid Świerydow to, przypomnę, korespondent, tak zwany korespondent agencji rosyjskiej rządowej RIA Novosti. On został usunięty z Polski w ubiegłym roku za to, że zajmował się działalnością niedziennikarską, mówiąc najłagodniej. On sam nie krył się z tym i mówił publicznie, że jak mnie wywalicie, to Wacek poleci. I duży apetyt na to, żeby mnie wyrzucić mieli pracownicy ambasady rosyjskiej. No i wiadomo też było, że jak będą chcieli oddać, bo to jest odwet przecież, to uczynią to z hukiem. No, wezmą kogoś, kto zwróci uwagę, że to bez echa nie przejdzie. Nie spodziewali się chyba takiego echa, jakie było, no nie tyle w Polsce, bo w Polsce było bardzo marne, z wiadomych przyczyn, natomiast bardzo silnego w Moskwie. Słuchaj, to jakieś aberracje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisze list, to jest list do kota, do twojego kota, możesz nam o tym opowiedzieć? Wspominasz tak, o tej jest, książce, to jest... Historia polegała na tym, że kiedy mnie wezwali, i to było 18 grudnia ubiegłego roku do MSZ-u, żeby mi odebrać akredytację i kazać w ciągu 30 dni opuścić Federację Rosyjską, to trzeba tutaj dodać jedną rzecz. To był bardzo sprytnie wybrany moment. Ponieważ to był piątek 18 grudnia, a więc tuż przed Bożym Narodzeniem. No ktoś powie nam, Rosja ma prawosławne Boże Narodzenie później. To prawda, ale też i nieprawda. Ponieważ Rosjanie świętują wszystko. Każde święto, o którym wiedzą, to oni świętują.
Halloween jest tam wielkim świętem, chociaż strasznie krzyczy cerkiew. Walentynki to wielkie święto, chociaż strasznie krzyczy cerkiew. No i tak w ogóle. A już katolickie Boże Narodzenie to rzecz święta po prostu. Ostatnie gazety w każdym razie wychodziły wtedy właśnie 18 grudnia, potem redakcje się zamykają i do 12 stycznia, kiedy już przejdzie i prawosławne Boże Narodzenie, i Nowy Rok, i Stary Nowy Rok, do tej pory nic zupełnie nie działa i kraj świętuje, więc oni tak specjalnie wybrali, żeby w Moskwie nie bardzo było komu zareagować na to, co się stało. No ale w każdym razie, wróćmy do 18 grudnia. No i oni tam powiedzieli im, że muszę ten kraj opuścić piękny w ciągu 30 dni, a ja mówię, dobra, w porządku, wyjadę, samo przecież się rozumie, ale jest jeden problem, bo ja mam kopkę, Marusię, a załatwianie formalności związanych z wywiezieniem kota, no to trwać może długo, może być to dłużej niż 30 dni, bo to są procedury, których ja nigdy nie przechodziłem, ale wiedziałem, że może być trudno. I powiedziałem, że bez kotki nie wyjadę, mogą mnie posadzić, ale gdyby były problemy biurokratyczne, to czy oni mi z tym pomogą, jako władza swoim autorytetem, żebym bez skandalu mógł wyjechać. I oni obiecali, że tak, w porządku. No i potem ja wyszedłem stamtąd, udzielałem jakichś wywiadów i polskim mediom, i rosyjskim mediom. Zaczęło się zamieszanie, zaczęły się protesty. No i po kilku dniach, ni stąd, ni zowąd, właśnie... Przed Wigilią samą to chyba było. To było przed, to było, to było tak, przed samą Wigilią. Tak. Przed samą Wigilią, ni stąd, ni zowąd, na oficjalnym Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ukazał się list, oficjalny dokument dyplomacji rosyjskiej skierowany do kotki Marusi. Dokument miał tytuł taki, po Marusiu i Brusiu. To jest takie rosyjskie powiedzenie po Matrosiu i Brusiu, czyli zabawił się jak marynarz dziewczyną i ją porzucił. Więc oni przerobili to po Marusiu i Brusiu, a treść była tego mniej więcej taka, że droga Marusiu, nie martw się, wiemy, że on ma plany, żeby cię tu zostawić, żeby cię porzucić, ale nie martw się, wiemy też, że może knuje coś bardziej złego wobec ciebie, to bardziej złego, to oni pogrzebali w moich tekstach i znaleźli taki mój tekst o kotach w Rosji, zresztą bardzo taki... Cyrkowy. Nie. Nie, to było o tym, że Rosjanie bardzo kochają koty, że są do nich bardzo przywiązani, że nigdy w Rosji nie palili kotów na stosach, tak jak w Europie, że cerkiew nigdy ich nie wyganiała, że nawet trudno sobie wyobrazić cerkwi czy klasztory bez kotów. No taki był tekst, ale tam gdzieś było przytoczone takie dziesięce pożekadło, a sztopa tom, sup z katom. Czyli nie wiadomo co będzie, no taki jest ten. Ja to przytoczyłem i oni z tego wysnuli wniosek, że ja po prostu Marusię pożrę. A więc napisali, droga Marusiu, nie martw się, jeżeli on cię będzie chciał porzucić albo coś gorszego z tobą zrobić, to my ciebie przygarniemy i przytulimy. No, najkrócej rzecz biorąc, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zaoferowało mojej kotce azyl polityczny. To jest po prostu rzecz jest niebywała, no bo przecież to się wydaje, że to jest jakiś porządny urząd, bardzo solidny, z wielkimi tradycjami, wielkiej dyplomacji carskiej, wielkiej dyplomacji radzieckiej, to tutaj ukrywasz, a tu raptem wsiedli na kota. No, ja rozumiem, że oni popełnili błąd, bo jak była sprawa Swiridowa, który był oskarżany w Polsce o brzydkie rzeczy, no to ja się nawet spodziewałem i przez dłuższy czas, kiedy ona się toczyła w Polsce, sprawa Swiridowa, to ja tak chodziłem trochę z głową do tyłu, patrząc, co może mnie spotkać, jaka prowokacja. Bo tego na czas nie wymyślili i potem już nie mieli materiału, żeby jakoś mnie brzydko przedstawić, no to tylko wymyślili tę kotkę. No to się właściwie bardzo źle skończyło dla MSZ rosyjskiego, bo rekord w Rosji był straszliwy z tego powodu. Ale tam, nie licząc listu do kotki, była jakaś histeria, bo nieumalowana, rozczochrana pani rzecznik MSZ-u wpadła niespodziewanie do rozgłośni radiowej. No nie, bo ja po prostu, bo gazety wtedy nie wychodziły, to prawda, ale media elektroniczne, czyli internet, no
Też z tego samego powodu, bo nic się nie działo w Rosji, a tu takie jak miarkiem przepychanki, wywalają korespondenta, są protesty, minister spraw zagranicznych pisze list do Kotki, no to dobry temat dnia z tego wyszedł. I mnie zapraszali do rozgłośni radiowych różnych, gdzie ja opowiadałem o tym, co się ze mną stało i dlaczego. No i zaprosili mnie do takiej audycji, no, właściwie to autorskiej, bo to się nazywa Osobisty Pogląd w Radio Echo Moskwy, z którym jestem zaprzyjaźniony mocno. I to po prostu przez godzinę opowiadając na pytania prowadzącej o swojej historii, skąd się wziąłem, no taka obszerna wypowiedź do narodu rosyjskiego, przepraszam. I w czasie już tego, kiedy się dobrze rozkręciliśmy, raptem istotnie zowąc wbiega redaktor naczelny, włos rozwiany, broda rozwiana, bo on taki prawosławny jest z wyglądu mocno. I wpada i mówi: Maria Zacharowa, chce tutaj się dostać, domaga się dostępu do mikrofonu. Maria Zacharowa to jest rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego. Ona, jak tłumaczyła, w ogóle to był 30 grudnia, to jest ważne, 30 grudnia, czyli w przeddzień najważniejszego rosyjskiego święta, to dla nich najważniejsze święto, to jest Nowy Rok. I ona gdzieś jeździła po zakupy z rodziną, usłyszała w radiu, co ja tam na nią nadaję i po prostu siłą wdarła się do radia i nawet mówią, czyli jest taka teoria spiskowa, że ona była, że to było ustawione, że to było przygotowane, że to wszystko było zaplanowane. Ja w to nie wierzę, bo to jest pani, nie powiem, że z pretensjami, ona jest, to jest atrakcyjna kobieta, dbająca o siebie. I a wpadła nieumalowana, z rozwianym włosem, ubrana tak po sportowemu, Rosjanie się tak nie ubierają i na pewno się publicznie nie pokazują. A przy tym to wszystko jest przed kamerami, bo ta telewizja nadaje, czy to radio nadaje do telewizji internetowej. No i po prostu nakrzyczała na mnie, starała się przedstawić swój punkt widzenia. Co ważne, tutaj to co ważne, bo ona na antenie powiedziała, że mam prawo do wizy turystycznej. Ja myślę, że jak skończy się promocja książki, to będę spróbował sprawdzić, czy rzeczywiście mówiła prawdę. Trzymanie polityków za słowo to wiesz, jest ryzykowne. No ale to można to ogłosić na cały świat. Tym bardziej, że na przykład moją kotką zajęło się na BBC brytyjskim. Bo tak była audycja. A propos, ta miłość do kotów to też rodzinna. Twoja babcia też miała jakąś kotkę, Katię. Nie pamiętam, ale też jakieś kilka pokoleń kotów żeście. No nie, bo to było akurat dosyć podobne, bo dziadkowie moi po bolszewickiej rewolucji wyemigrowali, byli białymi emigrantami po prostu i z Barnaula, to jest dosyć daleko, to jest zachodnia Syberia, bardzo długo jechali do Polski jako przesiedleńcy i wieźli ze sobą właśnie z Syberii kotkę, moja kotka z kotką syberyjską. W każdym razie jest jakieś podobieństwo do tego, co było kiedyś. Nie zajmiemy się już więcej kotami, spróbujemy się zająć Rosją. Ja czytałam dwie książki twoje, tego Gogola i obecną, i muszę ci powiedzieć, że o ile tam tak lekko się to czytało, tak tutaj miałam gulę w gardle. I polecam Państwu bardzo tą książkę, bo ona porządkuje nam w głowie, nie dość, że porządkuje w głowie, a nie odkrywa Rosję, to po drugie odkrywa analogię między Rosją sprzed kilku lat i być może Polską za lat kilka. Mam nadzieję o tym porozmawiać. Ale wpierw przywołam cytat, którego użyłeś w jednym ze swoich wywiadów. Umysłem Rosji nie zrozumiesz, i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma. W Ruś można tylko wierzyć. Ty wierzysz czy rozumiesz? Nie, to nie jest. To nie są moje słowa. To tak, jest cytat. To jest cytat, tak. To jest, tu chodzi Fiodor Tutczew. Tak. Poeta, historyk. I to jest właśnie
to ten element mitu rosyjskiego, który, ja jestem głęboko przekonany, tworzą sami Rosjanie, że w takim prostym bardzo przekazie, wy cudzoziemcy nie macie nam co wskazywać, jak należy żyć, nie macie prawa nas oceniać, bo tego nie umiecie zrobić, bo naszego kraju, tego co się u nas dzieje, nikt nie jest w stanie zrozumieć, nikt nie jest w stanie ogarnąć. A więc szanujcie te tajemnice, trzymajcie się ze swoimi uwagami, ze swoimi przepisami, ze swoją demokracją i tak dalej, z daleka od nas. Ja uważam, że to jest specjalnie zrobione dla usprawiedliwienia, to jest taka zasłona dymna. No tak, u nas jest tak jak jest, ale nikt nie jest w stanie tego zrozumieć, a już i my nie jesteśmy sami tego w stanie zrozumieć i już na pewno nie cudzoziemcy. I dobrze jest, komfortowa jest sytuacja dla Rosjan, jeżeli na tym świat poprzestaje. No tak, no ta zagadkowa rosyjska dusza, no. To jest takie afirmacyjne, prawda? Tak, tak, jesteśmy tacy. Nikt nie jest w stanie dotrzeć do naszej zagadki, znaleźć do nas klucza. No i nikt nie jest w stanie zrozumieć, to też jest cytat, że każdy Rosjanin doskonale wie, jak wyprostować krzywą wieżę w Pizie, natomiast nie umie wyremontować swojego wychodka. No, to tak oni sami o sobie mówią, więc ja tutaj im tego nie wmawiam. No, to jest ta zagadka. Ja uważam, że nie, że jeżeli się nad tym popracować, jeżeli się temu przysłuchiwać, przyglądać stale, to się wszystko da zrozumieć. To się wszystko da zrozumieć. Ja na przykład. Jest to inny historyk rosyjski, Karamzin. Kiedy jeździł z wyprawami na zachód, to rodacy, którzy gdzieś tam byli, chyba to było we Włoszech, pytają go się, a co w Rosji słychać? To był wiek XIX. On mówi, no co w Rosji? Kradną. I on to była jego formuła na zrozumienie Rosji. Teraz mamy parę dni temu w Rosji była rocznica okrągła, było prawda, 55 lat, lotu Gagarina. Wielkie osiągnięcie, rzeczywiście na tym jest zbudowany i słusznie jest zbudowany mit Związku Radzieckiego, który mógł się pochwalić tak wielkimi osiągnięciami. I w związku z tym, że to jest rocznica, to oni ogłaszali, zapowiadali, że tego 12 kwietnia z nowego kosmodromu Wostoczny, on tak się nazywa, na Dalekim Wschodzie, wystartuje pierwsza rakieta i to wielka nosiciel Angara i ogłaszali, że tak będzie. I rzeczywiście 12 kwietnia, a i tam miał być w ogóle Putin, to było też w Waduszumie, no wielki sukces, że my w rocznicę osiągniemy. I rzeczywiście 12 kwietnia, parę dni temu, z kosmodromu Wostocznej wystartowało 130 balonów upamiętniających wielki sukces Gagarina. A chcę Państwu przypomnieć, że ta budowa to jest nazywana budową wieku tego kosmodromu. Oni mają kosmodrom w dzisiejszym Kazachstanie, chcieliby mieć go u siebie. Więc to jest budowa wieku, to jest budowa wieku pod osobistym patronatem i nadzorem prezydenta Władimira Putina. I ten kosmodrom miał już otwarty być tak naprawdę kilka lat temu. I nic. No i czemu tak się dzieje? No to samo z ukradną. Kradną. Nie żadna zagadkowa rosyjska dusza, tylko po prostu to, co mówił Putin, no po prostu najzwyczajniej w świecie kradną. I co się okazuje? Okazuje się, że tam, jeżeli programy kosmiczne są realizowane, no to kradną sumy astronomiczne i na tym się na razie kończy. Wiesz, może oni prywatne opinie wygłaszali na temat tego, zapowiadając ów start. Nie. To były oficjalne deklaracje z bardzo wysokich trybun. Opowiadasz, że Rosjanie sami mają kłopot ze zrozumieniem siebie. Dla mnie bardzo jaskrawy przykład, jakiego użyłeś, to są rodzaje pomników,
jakie stają w Rosji i jakie stają w Polsce. Że w Polsce pomnik jest taką oszczędną metaforą. Krzyż to krzyż, kotwica to kotwica, wszystko wiadomo. Natomiast w Rosji to są istne komiksy. Możesz nam opowiedzieć o jakimś takim pomniku komiksowym i po drugie, dlaczego na tej podstawie sądzisz, że oni siebie nie pojmują? Jak to możliwe, że są odarci ze swojej przeszłości, że oni im nie rozumieją? Czy trzeba im łopatologicznie? Pomniki, komiksy to są pomniki upamiętniające na przykład bohaterów, oni nazywają to długą, wielką wojną ojczyźnianą, czyli wojnę, którą stoczył Związek Radziecki z hitlerowskimi Niemcami. Mam na myśli tutaj, to się nazywa Pokłonna Jagera. To jest taki kompleks historyczny, pomnikowy, właśnie ku czci bohaterów tamtej wojny. I tam, żeby pokazać, o co chodzi, to jest na przykład ogromna iglica, bardzo wysoka, z Michałem Archaniołem na samym szczycie, a cała ta kolumna jest opisana. Są czołgi, są daty, są nazwy miejscowości, gdzie doszło do bitew. Bo to ma stworzyć, bo czemu to służy? To służy temu, żeby unaocznić narodowi, co się działo, co było i jak to jest ważne. Ale to jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowane. Ten przekaz jest trudniejszy dla ich władzy niż w Polsce. No w Polsce jak jest pomnik stoczniowców, no to jest krzyż, kotwica, wiadomo co to jest krzyż, symbolem czego, kotwica czego jest symbolem. To samo przecież bardzo łatwo przemawia. Ale to się tłumaczy. Ale tłumaczy się, dlaczego potrzebny jest komiks, a nie metafora. Komiks jest potrzebny dlatego, że próba pisania historii Rosji jest komiksem, który się zmienia do tego jeszcze. W 13 roku była 1025 rocznica chrztu Rusi. Wtedy się zjechali przywódcy Białorusi, Ukrainy i Rosji w Kijowie i głosili wszemi wobec, że tu się zaczęła nasza cywilizacja, tu w Kijowie, że my wszyscy prawosławni Słowianie wyszliśmy z chrzcielnicy Dnieprowej, czyli stamtąd z Kijowa. Minął rok i się okazało, że ta historia już jest nieważna. To już nie jest ta historia, już ją zmieniamy. Bo teraz już Krym nasz, wobec czego ogłaszamy, że Ruś nie ochrzciła się wcale w Dnieprze, w Kijowie, tylko ochrzciła się w Chersoniu na Krymie. I teraz są wielkie uroczystości w Chersoniu na Krymie, bo myśmy już zmienili naszą historię. Mówi się, że Rosja jest krajem o nieprzewidywalnej przeszłości. I tej przeszłości do tego jeszcze zupełnie plastycznej, kompletnie plastycznej. Myśmy byli, Ewa też tam była ze mną, jak była taka wielka demonstracja w Moskwie, to chyba nie była nawet rocznica, a może rocznica, przyłączenia Krymu do Rosji. No i tam spędzili ludzi, było gdzieś, nie wiem, może nawet 500 000 ludzi. Ogromna demonstracja, wielki spęd. I ludziom rozdawali transparenty z napisem Rus od Władimira do Władimira. Ludzie wychodzą z tej demonstracji, porzucając te transparenty, czyli oddając, pytali się, no tak, rozumiemy, do jakiego Władimira to rozumiemy? No bo to ten, który przemawiał, no to wiadomo, że ta historia jest do niego. Ale od jakiego? Władimir, a może Lenin? A może miasto Władimir? Nie kojarzyli tego, że chodzi o chrzciciela Rusi, który rok wcześniej ochrzcił Ruś, książę kijowski Władimir, Czerwone Słoneczko, święty zresztą w cerkwi prawosławnej. Rok wcześniej to on chrzcił w Dnieprze, a teraz on już chrzcił w Chersoniu. No to tego się nie da zamknąć w metaforze, bo ludzie tego nie rozumieją. A więc trzeba opowiedzieć komiks. W tej chwili są zawody
między prezydentem Poroszenko a prezydentem Putinem, kto ma większego. Bo prezydent Poroszenko ma na wysokim brzegu Dniepru w Kijowie pomnik tego właśnie Władimira, chrzciciela Rusi, o wysokości 24 metrów. I Putin zapragnął mieć u siebie w Moskwie, nad rzeką Moskwą, na skarpie, większego Władimira. Większego niż jest w tym. No i tam jakaś jest historia, bo się nie udało ustalić tego na skarpie nad rzeką Moskwą. Teraz ma być na Placu Borowickim koło Kremla. No ale jest straszny wrzask, że to jest teren chroniony przez UNESCO jako ten pomnik architektury. UNESCO się na to nie godzi, więc bardzo być może, że jednak będzie miał Putin większego, ale on stanie na, być może, ja bym tego bardzo chciał, jeżeli już tak ma być, to on stanie na Łubiance, tam gdzie kiedyś stał nasz wielki rodak Feliks Dzierżyński. Czy z powodu tego zagubienia we własnej historii oni odwołują się do takich ikonicznych nazwisk, nie mówię autorytetów, tylko nazwisk, i dlatego Stalin wygrywa plebiscyt cerkwi i telewizji na takiego najpopularniejszego człowieka Rosji. Potem zmienili, po cichu piszesz zwycięzcę, no bo wstyd chyba. No. Teraz, znaczy to wygląda w ten sposób, że grzebanie się w dalekiej historii, a daleka historia to na przykład bitwa pod Borodino, wielkie zmagania Rosji z Napoleonem. W 12 roku była 200. rocznica tej bitwy i mnie się wydawało, że to będą wielkie obchody, bo tak naprawdę to oni w wyniku wojen napoleońskich osiągnęli swój największy militarny sukces. Ich armia, carska wtedy armia, weszła do Paryża. Oni przez pół wieku, dopóki się nie wdali w wojnę krymską, no prawie pół wieku, byli żandarmem na Europy, oni w Europie, czyli wtedy na świecie, w polityce światowej, rozdawali karty. Więc jest co obchodzić, jest co świętować. Przeszło, no było, ale przeszło bez echa. No bo przeszłość dla nich, tak naprawdę, ta, która jest w ludziach, w sercach, w umysłach, ona się tak naprawdę zaczyna, dzięki propagandzie radzieckiej jeszcze, zaczyna się tak naprawdę 22 czerwca 1941 roku. Oni odkreślają okres bolszewicki, odkreślają wielką czystkę i mitem założycielskim dzisiejszej Rosji jest wielka wojna ojczyźniana. I jej dowódca, ten, który może był okrutny, bo był okrutny, może można mu różne rzeczy zarzucić, ale on był autorem tego zwycięstwa. To on siedział na Kremlu, on kreślił mapy. Szkoła radziecka przedstawiała historię Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jako historię 10 stalinowskich uderzeń, czyli wielkich operacji, które doprowadziły do wzięcia Berlina. Więc on tutaj jest. I to jest też, bo powiedziałaś cerkiew. Jest w rosyjskiej tradycji coś takiego, że człowiek, który dokonał wielkich czynów historycznych, również na polu walki, może być uważany za wybranego przez Boga, a więc kandydata na świętego. Admirał Uszakow jest świętym, a to był po prostu dowódca wojskowy. Generalissimus, jeden z dwóch historii Rosji, generalissimus Aleksander Suworow, który dokonał rzezi Pragi i u nas jest uważany za zbrodniarza wojennego, jest kandydatem na ołtarze. A więc czemu Stalin nie miałby trafić na ich? Są ludzie, którzy... Jest pisarz Aleksander Prochanow, który ma swojego jakiegoś kapelana, jest w tej chwili ważny człowiek, ważny i dla Kremla, ten Prochanow. I on podróżuje i występuje z ikoną, na której jest Stalin w otoczeniu radzieckich marszałków. Nie postrzegają go jako świra. No, nie, no to jest, to, nie, 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 to, to
to jest świr, ale nie z tego powodu, bo to jest taki pisarz, który taką szaloną manierą młodopolską pisze o sprawach aktualnie politycznych, takim niezwykle barwnym, przebarwnym językiem. Na przykład, no ja nie mogę się oswoić z taką frazą, którą on napisał, znaczy w telewizji w ogóle też wygłaszał, że jak zaczęła się wojna w Donbasie, taką frazę puścił, że czarna sperma hydry hitlerowskiej zalała Kijów, matkę miast ruskich, i porodziły się z tego potwory faszystowskie. No to w takim stylu, no jasne, że to świn, to diagnoza. Ale on ma bardzo wielu zwolenników, to jest bardzo ważny w tej chwili człowiek. A przypominanie tego, że Stalin, no to mój znajomy miał taką szybką przygodę, mało co roboty nie stracił, bo pracował w telewizji i przypomniał tam taką historię, jak Stalin się przechadza w okolicach Kremla, przechodzi, patrzy koło cerkwi, kupa śmieci i tak rzuca sprzątnąć. Następnego dnia przechodzi, cerkwi już nie było. I ten chłopak mało co roboty nie stracił, bo to jest prawda, no to przecież kto wyprawił popów na tamten świat, no to właśnie Stalin przede wszystkim. Proszę Państwa, ja rzecz jasna mogę zadawać pytania, ale podejrzewam, że Państwo jesteście ciekawi i macie swoje pytania do Backa. Czy ktoś chce o coś zapytać? Proszę. Ja mam po prostu Rosjanie wierzą w to. Ja wiem, że jak to Pan mówi, nie? Czy znajomy? No, w Polsce też różne etapy były propagandy, no i były przez Robertsona, tak? Nie u wszystkich, nie zawsze, ale jak tutaj słyszymy o tej rodzinie osób, raz mi trudno uwierzyć, ale takie jakby związane z pytaniem drugie, tak? Czy naprawdę Rosjanie się nie zakończy Polaków? Dobrze. Wie Pan, to co im... Przede wszystkim tak, propaganda w Rosji jest bardzo silna, bo przestrzeń publiczna jest zagospodarowana dokładnie i zmonopolizowana w Rosji. Przede wszystkim tam ogromne znaczenie ma telewizja, a telewizja jest ta, która jest dostępna powszechnie. To jest telewizja wyłącznie państwowa. Wyłącznie bardzo starannie sterowane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że oni tego, co mówi im propaganda, oni naprawdę łakną, oni potrzebują tego. Potrzebują jako remedium na kłopoty, na trudności, na ból, który rzeczywiście czują po upadku Związku Radzieckiego. Ja koło domu swojego miałem sklep, sklep Magnolia, i tam źle traktowali ludzi, bo żeby nie płacić płac moskiewskich, to ściągali na tydzień do pracy, nieprzerwanej pracy, kobiety z prowincji. One siedziały w tym sklepie tydzień, bez przerwy. No to straszna dola, no bo to zupełny brak komfortu życiowego. I ja tam przychodziłem, zaraz wcześniej wstaję, przychodziłem rano, ja je budziłem, one siedziały za kasami. Ja je budziłem. I była taka kobieta, z nią rozmawiałem, co i jak, ona narzekała, utyskiwała i tak dalej. A potem nastąpił Krym i ja przychodzę do niej, ja ją budzę, a ona z takim uśmiechem, ale Krym nasz. Potem ona wzięła, ustroiła ten sklep takimi wstążeczkami patriotycznymi i ciągle mi wypominała. Tak, 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 ale Krym nasz. To jest takie remedium. Może być tak czy owak, ale my znowu idziemy w górę, my znowu jesteśmy ważni. Ja zauważyłem jedną rzecz, że oni po tym Krymie, jakby nie patrzeć, oni się stali milsi i uprzejmiejsi. Poczuli się, może pozbyli się jakiegoś kompleksu, że jednak ich potęga, ich moc wraca. To my nie możemy porównywać tego z naszą sytuacją, bo dla nas, jakby nie patrzeć, no to PRL, te porządki były obce. Myśmy, to głupie hasło, no ale tak rzeczywiście jest, no, że myśmy chcieli wrócić do Europy
I dla nas ten przełom był, dla większości z Polaków, był sukcesem. Przełom, upadek komunizmu. A dla nich był klęską ich ojczyzny. No jakby nie patrzeć. A teraz czy my się różnimy? Nie tak bardzo. Nie tak bardzo jak... Na pewno nie różnimy się tak, żebyśmy mieli jakiekolwiek prawo patrzeć na tych ludzi z góry. To na pewno. Czy ktoś chciałby? Ja mam takie pytanie, bo mówimy o kulcie, tak? Kulcie Stalina, kulcie Lenina wcześniej, dzisiaj o kulcie Putina. Co dalej? Jak pan sądzi, co będzie dalej? Bo Putin, no, w którymś momencie się skończy. Czyli będzie tak, że znowu Rosjanie sobie znajdą kogoś takiego bożka, za którym będą szli. Czy jest szansa na, nie wiem, na taką demokrację? Wie pan, w Rosji jest, i to nie dzisiejszej, i to nawet nie tej radzieckiej, jest taka tradycja zmiany, przekazania władzy, że kolejnego władcę się wyznacza. A przy tym, mamy żywy przykład. Jelcyn wyznaczył Putina, Putin wyznaczył Miedwiediewa, Miedwiediew wyznaczył Putina. I ciekawym pytaniem jest to, kto wyznaczy następcę Putina. Nazwiska padają. Ja na razie uważam, że gdyby miało do tego dojść szybko, a powiedzmy w ten sposób, że gwałtownie, to następcą Putina będzie Miedwiediew, bo on zajmuje stanowisko premiera, premier automatycznie staje się w przypadku odejścia prezydenta, PO prezydentem, a jak już się stał PO prezydentem, to już zostanie wybrany tym prezydentem. Jeżeli będzie to w ten sposób, że będzie to proces, to naznaczy Putin i jego otoczenie. I teraz ważne jest, kogo by naznaczyli. I jest taka sinusoida w historii Rosji, która się sprawdza zawsze, czy prawie zawsze, że po łysym przychodzi włochaty, a po włochatym przychodzi łysy. Więc teraz na pewno będzie to ktoś z dużą czupryną. To na pewno. Ale jest też i tak, że po konserwatyście przychodzi reformator. To w historii Rosji tak zawsze było, bo ci, którzy naznaczają, czy odchodzący car, czy prezydent, czy klika kremlowska, rozumie, że tak dalej nie może być. Że dla zaprowadzenia jakiegoś porządku i wyprowadzenia kraju z zapaści trzeba innego człowieka i innych metod. Coś mi w tej chwili pobrzmiewa, że przechyla się szala właśnie w tę stronę. Jest człowiek z niezłą cupryną nawet, którego zaczynają wynosić z takim właśnie podejściem, bardzo reformatorskim, bardzo twardo reformatorskim. Nieprzypadkowo jeszcze Puszkin mówił, że w naszym kraju jedynym Europejczykiem jest rząd. Że jeżeli ma nastąpić władza, czy ma nastąpić zmiana w kierunku reform, to można liczyć, że dokonają tylko elita władzy. Ja myślę, że tego się można spodziewać. Kiedy? No trudno powiedzieć. W 8 roku są kolejne wybory prezydenckie. W 18, przepraszam. Roku są kolejne wybory prezydenckie. Putin najpewniej będzie wybrany na jeszcze 6 lat, ale może nie będzie. A może nie będzie rządził do końca. To jest zagadka. Problem jest w tym, że nie ma mechanizmów. Nie ma mechanizmów takich, że tu są wybory i wcale nie jest powiedziane, że ten, kto ma je wygrać, to je wygra. Tu wiadomo. Myśmy kiedyś mieli takie coś, że to były wybory, kiedy Tusk wygrał wybory, to był w 7 roku, prawda? PO wygrało wybory w 7 roku. I ja byłem wtedy w redakcji w Warszawie. Był tam korespondent z Czech i Arianna Rokossowska, korespondentka rosyjskiej gazety, rządowej rosyjskiej gazety. Jej już zamykali, już się kończył jej cykl wydawniczy w Moskwie.
minęła już godzina 20 i ciągle nie było wyników. I ciągle trzeba było czekać, bo nie zamykały się jeszcze lokale wyborcze. I Ariadna taka zła i mówi, no co to za kraj? Już się skończyły wybory, nie wiadomo kto wygrał. Ja jej mówię, Ariadna, ja znam kraje, gdzie wybory będą za rok, już wiadomo kto wygra. Ale odzywa się Czech i mówi, a ja znam kraj, gdzie wybory były rok temu i jeszcze nie wiadomo kto wygra. Czy pan przewiduje, że Rosja może jeszcze upomnieć się o jakieś inne sobie dobrze znane tereny? Czy taki scenariusz jest możliwy? A co oni robią? Łącznie to robią. Nie, wie pani co, też musimy sobie zdać sprawę z tego, jak jest skonstruowany tak zwany ruski mir, rosyjski świat. Dla nich rosyjski świat to jest dzisiaj obszar zamieszkały przez prawosławnych Słowian. I interwencja kogoś, no oczywiście Zachodu przede wszystkim, gdzieś w zdobycie wpływu przez Zachód, gdzieś na tym obszarze, to jest przejście, jak oni to mówią, czerwonej linii, a więc tej linii, której nie wolno przekroczyć. Dlatego jest tak ważna dla nich kwestia Ukrainy. Musimy zrozumieć taką rzecz, że dzisiejszy stan tego, co jest z Ukrainą, to jest potworna katastrofa Putina. Bo on na dzisiaj, on stracił to, co było rosyjskie, znaczy niekwestionowaną strefę wpływów rosyjskich od Rady Pereyaslawskiej. To jest ponad 350 lat. Ukraina była w strefie, ona była różnie pojmowana terytorialnie, ale Ukraina jako Ukraina była w strefie wpływów rosyjskich. I raptem została tylko z nagrodą pocieszenia, Krymem, z którego może być dumna, ale to jest bardzo mało w porównaniu z tym, co stracili. I oni po to, dopóki można, będą tam jątrzyć, będą po to sięgać, jak tylko można. Dzisiaj Putin gra taką samą grę wobec Ukrainy, jaką grała Katarzyna II, Katarzyna Wielka, wobec Rzeczpospolitej. Ma nie być reform, Rzeczpospolita nie rządem tylko stoi, bo dzięki temu Katarzyna liczyła na to, że nie nawet nie rozbiory, tylko cała Rzeczpospolita zostanie wchłonięta w strefę wpływów rosyjskich. I on gra w ten sam sposób z Ukrainą. Jeśli, nie daj Boże, coś się wydarzy na Białorusi, nie daj Boże, z punktu widzenia Kremla, to tak samo będą bronić jak niepodległości, jak swojego terytorium. Jeśli chodzi o Prybałtykę, która drży, to też sobie musimy zdać sprawę, że ona do tej konstrukcji rosyjskiego świata nie wchodzi. Prybałtyka wtedy, kiedy była jeszcze radziecka, przez ludzi radzieckich była uważana za naszą wewnętrzną zagranicę. Tam, jak oni mówią, Rusią nie pachnie, tam inne porządki, tam było fajnie, tam był porządek, tam był gotyk, można było przyjeżdżać, ale to było u nich, a nie u nas. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że oni jakichś prowokacji wobec Prybałtyki nie zrobią, bo generałowie rosyjscy generałowie ich po prostu ręce świerzbią. Nie to, żeby wziąć, chapnąć coś z tej Prybałtyki, ale pokazać, że my wejdziemy, wjedziemy, postrzelamy, a na to nic nie zrobi. Pokazać, że to my jesteśmy te prawdziwe chłopaki, a to są mięczaki, gej ropa i tak dalej, i tak dalej. Ich to strasznie świerzbi. Ja się boję, że może dojść do jakiejś prowokacji, chociaż myślę, że na Kremlu ci ludzie, którzy naprawdę rządzą, bardzo się tego boją, no bo to jest za duże ryzyko. Za duże ryzyko. Natomiast mamy też sytuację odwrotną. Jest sąsiad Rosji, który rości sobie to w zasadzie publicznie, nie to, że oficjalnie, ale publicznie pretensje do 3 milionów kilometrów kwadratowych rosyjskiego terytorium. Jest sąsiad, który czci swoich żołnierzy poległych w starciach z armią radziecką w latach 60. To są Chiny. Jeżeli ktoś ma do kogoś pretensje terytorialne, to największe w dzisiejszym świecie, to są Chiny wobec Rosji. Chciałem jeszcze
chciałem zapytać, jak pan sądzi, ile człowieka radzieckiego może być w, powiedzmy, typowym Rosjaninie i te reformy, które mogłyby być, powiedzmy, jakie mogłyby być oparcie tak zwanej opozycji, jeśli by taki człowiek strafił? Wie pan co, to trudno jest bardzo zmierzyć w procentach, w gramach to, o co pan pyta, chociaż to jest kapitalna kwestia oczywiście. Wie pan, ja może odpowiem zupełnie z innej strony, wie pan. Na czym polega magia Putina? Putin jest dzisiaj idealnym egzemplarzem, doskonałym egzemplarzem człowieka radzieckiego, chłopaka radzieckiego. Człowiek z idealną biografią, no bo rodzice przeszli blokadę, ojciec bardzo ciężko walczył na bardzo trudnym odcinku frontu, ciężko ranny. Potem był szpitlem KGB w zakładach wagonowych, gdzie pracował. Chłopak wychowany na podwórku, sam się przyznaje, na podwórku w Leningradzie, gdzie rejwo dzieli chuligani. On sam mówi, ja jestem szpana uliczna, czyli chuligan uliczny. Chłopak wysportowany, zdobywający w Związku Radzieckim wysokie nagrody sportowe. Chłopak służący w KGB. Chłopak wychowany na kulturze radzieckiej takiej, jaką mają, jaka była na masowej kulturze radzieckiej. On genialnie potrafi rozmawiać ze swoim społeczeństwem, puszczając do niego oko. On cały czas idzie na granicy przyzwoitości, rozmawiając z Rosjanami, nie cały czas, ale bardzo często, na granicy przyzwoitości w rozmowach ze swoimi rodakami. On na przykład zbiera oligarchów, każdy z nich tam ma po te 15 miliardów dolarów i on im mówi, dam tutaj przykład, i on im mówi, jeżeli będziecie oszukiwać z podatkami, to zamęczycie się łykać kurz. On nie mówi zamęczycie się, mówi twardo. Tak. Znaczy, nie, on mówi zamęczycie, ale Rosjanie rozumieją, że on ma na myśli bardzo twarde słowo. Bardzo, bardzo, bardzo wulgarne. Rozumieją Rosjanie, że on mówi gwarą więzienną. Jak podpadł w więzień, to go tak ganiali po łagrze, że on padał zaduszony kurzem. To o to chodzi. To jest Krypsera. On mówi Krypserą. Kto z polityków w Polsce potrafi jeszcze tak cwanie to powiedzieć? Nie przejść tego Rubikonu, gdzie już jest za mocno. Strasznie trudno jest pracować z Putinem tłumaczom zagranicznym. On na przykład, kiedy go pytają tam o jakieś normy demokratyczne niestosowane w Rosji, on odpowiada, uczcie swoje żony gotować kapuśniak. Tłumacze kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. No bo skąd mieli wiedzieć? A Rosjanie ryją ze śmiechu. Bo on cytuje bardzo popularny film Czorna Jakoszka, gdzie główny bandyta mówi do mniejszych bandytów, którzy go krytykują, wy mnie nie pouczajcie, uczcie swoje żony gotować kapuśniak. On tutaj idzie, to jest po prostu idealny egzemplarz człowieka radzieckiego i dzięki temu on to potrafi, on potrafi tak świetnie rozmawiać ze swoimi ludźmi i tak ich dobrze i skutecznie przekonywać i oni mu wybaczają, wybaczają mu różne takie lapy, które dla polityka na Zachodzie byłyby śmiertelne. No, niedawno mieliśmy, parę dni temu, było takie audiencja telewizyjna dla narodu rosyjskiego. 3 miliony ludzi chce się dorwać do Putina, żeby go zadać mu pytanie i poprosić, żeby tam, nie wiem, nareperował huśtawkę. Dosłownie, nie przesadzam. Albo pomógł z mieszkaniem, albo przekonał męża pułkownika, żeby ten zgodził się przyjąć psa.
I on mówi, dzwoni do niego kobieta, to wszystko oczywiście jest, wszystko to jest oczywiście spontaniczne, jak najbardziej. Dzwoni do niego kobieta i mówi, dzwonię z Władywostoku, mam na imię Galina. A on, no tak, Galino Wasiliewna. No to przecież zniszczyliby go. No, wszyscy wiedzą, że to jest reżyserowane, że to jest podstawione. On robi strasznie dużo błędów w tym ostatnim on się wykazał po prostu ogromną arogancją. Ja jestem strasznie zdziwiony, że on nie rozumie sytuacji gospodarczej. On cytuje cyfry i te cyfry są nieprawdziwe. Ale jemu się to wybacza. Jemu wolno. Także i to właśnie jest to ucieleśnienie. Dlatego nie ma, jest coś takiego, że tak się wydawało, że ludzie urodzeni po tam, nie wiem, no powiedzmy na przykład 85 roku, którzy no już nie łyknęli Związku Radzieckiego, że oni będą zupełnie inni i nie będą mieli w sobie tego mitu radzieckiego, a oni go mają. To też nie jest dziwne, no bo ich rodzice, ich dziadkowie opowiadają o czasach radzieckich nie o łagrach, nie o brakach zaopatrzenia, tylko jako starych, dobrych czasach. I to nawet przybiera materialny, wciela się w różne materialne rzeczy. Jest na przykład, bardzo są modne radzieckie, czy w stylu radzieckim restauracji. Myśmy mieszkali, koło nas było Sawiecka Czebureczna. Tam sprzedawali czebureki, czyli takie smażone naleśniki z mięsem. Na ścianie było wielkie taki fresk ze Stalinem, z Berią, no ze wszystkimi tymi. W bardzo wielu miejscach jest coś takiego, które przedstawia związek, jest na przykład w Gumie, to jest przy Wielki Dom Handlowy, przy Placu Czerwonym. To się nazywa Stołowaja, tam chyba 58 numer. Czyli taka radziecka stołówka z wystrojem, ze dawnymi plakatami, z regulaminami, tam typu obywatelu domagaj się pełnego dolewu piwa, coś takiego, albo taki wzorowy młody komunista wyciąga rękę, ja nie piję, coś takiego. I to jest bardzo elegancko, to jest bardzo czyste. Miłe są te obsługujące, ekspedientki i to jest piękny Związek Radziecki. Dziewczyna, która nie krzyczy jak ekspedientka rosyjska, was tu tyle, a ja tylko jedna, wyjdź z kolejki, bo się nie obsłużę. Tego nie ma. Nie ma tego zapachu, który był. Nie ma tego menu bardzo, bardzo skromnego. I taki Związek Radziecki, jak najbardziej do przyjęcia. I to się lubi. Lubi się filmy radzieckie, no ale to też nie jest dziwne, bo to są te właśnie stare, dobre czasy, które obrastają legendą coraz bardziej. No to się kiedyś skończy. A czym by pan wytłumaczył fenomen Rosji na Zachodzie? Bo bardzo wiele krajów zachodnich jest zafascynowanych Rosją. Czy to jest podziw dla tego mitu imperialnego, czy jeszcze coś? Może oni się go boją po prostu? Boją się Rosji? Wie pani co, ja się nie zgodzę z tym, że Zachód jest zafascynowany Rosją. To tradycyjnie rzeczywiście ta bardziej lewicowa inteligencja zachodnia dawała się oczarować porządkom rosyjskim. Dzisiaj to się trochę zmienia. Bo nie lewicowa, tylko nic dziwnego, że jeżeli jest zbierana międzynarodówka organizacji nazistowskich czy wręcz faszystowskich, to ona się zbiera w Petersburgu, co jest rzeczą straszną, bo to miasto zostało zagłodzone na śmierć przez hitlerowców. Jak się zbierają separatyści światowi, to się zbierają w Moskwie. To przeszło tam. W kierunku skrajnych konserwatystów, których fascynuje dzisiejsza Rosja jako kraj, który potępia gejów, odrzuca prawa kobiet, no i cała ta lista, która tworzy z Rosji niby, bo to też nie jest prawda,
silny, moralnie, konserwatywny ustrój. To tak. Natomiast, wie pani, ja patrzę na co innego, nie na to, co się, nie na to, że francuski lewicowy polityk lubi zaśpiewać sobie tam raz jeszcze raz, język wyłamując, czy tam matrioszka, czy coś takiego. Ja patrzę na wyniki badań opinii publicznej i one są dla Rosji coraz gorsze. One są bardzo kiepskie. Był ten Gallup robił na całym świecie i chyba tylko przewaga sympatii dla dzisiejszej Rosji była chyba tylko w Chinach, i to nie taka duża, i gdzieś w Afryce, w jakimś afrykańskim kraju. A tak to dane tego nie odzwierciedlają. No oczywiście Rosja potrafi robić propagandę, potrafi i przedstawia się w ten sposób, wykorzystując na przykład Gérarda Depardieu, który we Francji, jak mieszkał, to no nie mógł się odzwyczaić i musiał wypić te 12 butelek wina, a potem jeździł skuterem i tam go, a w Rosji może wypić 16 i nikt go nie zatrzyma. Także poza tym podatki płacił we Francji inna, a w Rosji jest skala podatków 13-procentowa. No i tam mu wszystko wolno, tam go na rękach noszą i Rosja będzie chciała kupować takich Jakob. I rzeczywiście po to, żeby pokazać, że jest taka popularna i lubiana. Ale to nie ma tego odzwierciedlenia. Mam pytanie o Żyrinowskiego. Czy Żyrinowski w Rosji jest uznawany, poważany, czy generalnie słucha się jego? Bo jak słyszymy przekazy tutaj u nas w Polsce, to ja nie ukrywam, że boję się zasnąć, prawda? I następnego dnia myślę sobie, Boże, co będzie? Więc jak on jest odbierany tam w Rosji? Niech się pani nie boi, niech pani śpi. Wie pani, Żyrinowski... Tak wyskakuje, prawda? Żyrinowski, jak mu się przyjrzeć, to jest po prostu... Bo on jest, to jest polityczny błazen. Proszę sobie wyobrazić, że przywódca nacjonalistów rosyjskich, a głównym hasłem nacjonalistów rosyjskich od wieków jest bij Żydów, ratuj Rosję, on się przedstawia jako syn Rosjanki i prawnika. Wszyscy wiedzą, na czym polega ten dowcip i wiedzą, że on do prawnika to jeździ na grób do Tel Awiwu. A od Polski domaga się, żeby Polska mu oddała pieniądze za tartak w Kołomyi, który jego żydowskim przodkom skonfiskowali. Ale ja nie chcę nic złego o nim powiedzieć, bo ja uważam, że to jest genialny polityk. Gdyby on był w zwyczajnym kraju, gdzie wybory są wolną grą sił, gdzie jest wolny rynek polityczny, to on by został prezydentem Rosji. Bo on jest niezwykle zdolny. Ma ogromną wiedzę, ma bardzo bogaty język, ma ogromną siłę oddziaływania, ale tam nie ma wolnego rynku politycznego, więc on zarabia inaczej. On zarabia jako fałszywy nacjonalista, który potrafi przyciągnąć do siebie, nie to, że prawdziwych nacjonalistów rosyjskich, bo wśród nich jest bardzo wielu ludzi wykształconych, głęboko wczytanych w idee nacjonalistyczne, ale lumpena, takiego lumpena nacjonalistycznego, który się daje się skusić hasło z wyborów prezydenckich Żyrinowskiego. Każdemu chłopu po butelce wódki, każdej babie po chłopie. I on w ten sposób ubłaznując, robiąc taką atmosferę, właśnie wygłupu, on zdobywa tych lumpenów, oni za niego głosują i dzięki niemu Kreml odciąga głosy od partii naprawdę nacjonalistycznych. On jest dyżurnym, takim podręcznym pieskiem Kremla, odgrywającą rolę głównego nacjonalisty, tak samo jak Ziuganow, który nie jest żadnym opozycjonistą, ale odciąga od partii lewicowych komunistyczną publiczność. I gwarantuje jednocześnie, że nic się nie stanie. Nikt nie będzie tam żadnych wygłupów robił i tak dalej, i tak dalej. A Żyrinowski opowiadając, że
jak oni hukną, to z Polski nic nie zostanie, bo mu się to zdarza, chociaż czasami potrafi deklarować wielką miłość do Polski, a nie ma czym gadać. W każdym razie on odgrywa tę rolę, za którą otrzymuje bardzo duże pieniądze. To jest bardzo bogaty człowiek. Wszystko mu wolno. Jest bohaterem bardzo wielu skandalów obyczajowych, na które powinien siedzieć, ale mu wolno. Także nie bójmy się go. To jest błazen po prostu polityczny. Nie, to są dwa różne pytania. Putin nie jest rosłym mężczyzną i on nie lubi przystojnych mężczyzn. I on się źle czuje przy Łukaszence już z tego powodu, bo musi na niego tak patrzeć. Poza tym Łukaszenko był tylko dyrektorem sowchozu. Nie uważajcie go za kolchownika, sowchoz to co innego. I on był tylko dyrektorem sowchozu, ale on się okazuje genialnym politykiem. On tak ogrywa i tak doi Rosję. I Putin się po prostu co jakiś czas strasznie na niego irytuje. Nie potrafi się opanować, żeby mu czegoś nie powiedzieć przykrego i go nie obrazić. Ale Łukaszenko tak sprytnie gra, że to Putin musi go przeprosić. I dać mu tam gaz taniej czy ropę. On z nim po prostu gra. Ja jestem przekonany, że oni się osobiście nie znoszą. No ale co Putin może zrobić? No bo jeżeli tę konstrukcję białoruską opartą na Łukaszence rozsypie, no to Majdan. No to kolejny problem i kolejny kawałek ruskiego mira odchodzi. I to jest bardzo niebezpieczne. Więc no, dla niego Łukaszenko to sukinsyn, ale nasz sukinsyn. I na tego sukinsyna ma tylko jedną metodę. Właśnie psa. Łukaszenko jako chłopak ze wsi boi się psów, jego psy kiedyś pogryzły i panicznie się boi psów. I Putin bardzo lubi go zaprosić do Soczi i spotkać go u progu ze swoim jakimś groźnym, dużym psem. A ten jest taki sztywny. Zresztą ten drań to samo stosuje wobec Angeli Merkel. Angela Merkel sztywnieje, jak widzi psy. I on też lubi przyjść do niej albo na przykład w czasie rozmów zawołać swojego pieska. Grozi nam konflikt z Rosją zbrojny w najbliższym czasie. Ojej. W najbliższym czasie to znaczy nie. Tak. Nie, proszę pana, to jest dobre pytanie. Ja rozumiem te obawy oczywiście, że Rosja tworzy tę atmosferę stawiania świata, Europy na skraju wojny. Dlaczego Rosja to robi? Rosja to robi dlatego, że sama się bardzo boi. Boi się ludzie wokół Putina i sam Putin, oni się strasznie boją wszystkiego. Boją się baz natowskich w pobliżu granic rosyjskich, powołując się cały czas na stare układy i robią to bez uzasadnienia tak naprawdę. Rosja boi się bardziej jeszcze wpływów Zachodu, w tym w dużej mierze polskich, na ich politykę wewnętrzną. Boją się tego, że naród rosyjski podbechtywany przez Zachód, tak jak naród ukraiński, też ich zdaniem podbechtywany przez Zachód, wyjdzie na Majdan i zacznie się tam przewrót. Tego oni się boją, więc ich odpowiedzią jest odpowiedź twarda, że my jesteśmy silni, zbroimy się i prowokujemy różne sytuacje typu samolot gdzieś nad okrętem, czy samolot zbliżający się niebezpiecznie do samolotu natowskiego. Ale na pewno nie dążą do takiej wojny, zdają sobie sprawę z tego i to my też sobie powinniśmy zdawać sprawę z tego, że ich na taką wojnę nie stać. No nikogo nie stać, bo wojna, która by się zakończyła konfliktem nuklearnym, wygranych w niej nie będzie. Chociaż są tacy rosyjscy dowódcy, którzy twierdzą, że Rosja sobie może pozwolić, akurat Rosja może sobie pozwolić na wojnę nuklearną, bo jesteśmy wielkim państwem i ktoś przeżyje. Na tym wielkim obszarze ktoś przeżyje. Rzeczywiście są tacy ludzie, ale to nie są ludzie, którzy mają prawo decydować o tym, co będzie dalej. Oni nas straszą, bo się boją. Ja uważam, że
powinna Europa odpowiadać jednak, pokazując, że potencjał europejski jest znacznie większy i osadzić te zapędy rosyjskie. Natomiast niebezpieczeństwa wojny, a już tym bardziej wojny z Polską, z krajem jednak kluczowym dla NATO, to ja absolutnie nie widzę. Czyli nie ma sensu ta polityka obronności na karcie wschodniej? Wie pan co? Nie. Uważam, że ona jednak ma sens z tego powodu, że no stare powiedzenie, chcesz pokoju, szukaj wojny i należy ich przekonać jednak, że ludnościowo Rosja jest 3 razy mniejsza od Unii Europejskiej, ludnościowo, to jest potencjał, gospodarczo 8 razy mniejsza od Unii Europejskiej. Niskie wydatki europejskie, stosunkowo niskie wydatki europejskie na zbrojenia są i tak wyższe od wyżyłowanych wydatków rosyjskich. Więc osadzić ich należy niestety, ale mi się to nie podoba również, wie pan, bo to są pieniądze, bo to są inwestycje, które by się przydały gdzie indziej, no ale w tej sytuacji jednak trzeba pokazać, że Europa nie jest taka, jak była w 1938 roku, gdzie poszła z Hitlerem na układ monachijski, bo nie chciała żadnej odpowiedzi militarnej, nawet w postaci zbroi. Z tego czasu były polskie demonstracje przeciwko właśnie Putinowi. Teraz jak już to przycichło. Jak pan uważa? Czy to ja do tego właśnie będzie się powtarzać? Dopytać, żeby właśnie jak książki, powiedzmy, Sylwany Aleksijewicz, czy powiedzmy filmy takiego moralnego niepokoju, jak reżysera Grypajewa, jak on ocenia wpływ na świadomość społeczeństwa w Ukrainie. Znaczy tak, to wszystko postaramy zabrać w jedno. Więc tak, była to, co się nazwało, to co nazwano Białą Rewolucją w Rosji. Te wielkie wystąpienia, no przede wszystkim w Moskwie i w mniejszym stopniu w Petersburgu i w jeszcze kilku miastach, ogromne masowe wystąpienia antyputinowskie, które zaskoczyły świat, zaskoczyły również Rosjan, że raptem coś takiego się wydarzyło. To była reakcja na roszadę, w której Miedwiediew wyznaczył swoim następcą Putina i nikt nie pytał narodu, jak chce dalej się rządzić, tylko zawrócił kraj znów w kierunku konserwatyzmu, bo z Miedwiediewem jednak wiązane były jakieś nadzieje na reformy. On to mówił, on to nawet jakoś tam bardzo nieśmiało próbował robić. W każdym razie i wtedy się okazało, te demonstracje pokazały, że król jest nagi. Te dziesiątki, setki tysięcy ludzi w Moskwie drwiły sobie przede wszystkim z Putina. On jak zobaczył pierwszą demonstrację, to w czasie tej wielkiej audiencji telewizyjnej powiedział, że oni jakieś tam coś białego mieli na kurtkach i płaszczach, więc ja pomyślałem, że to prezerwatywy. I później, a jeszcze dodał, że jak go zapytali, a co by pan powiedział tym ludziom na tych moskiewskich placach, to on powiedział, że tak jak w Księdze Dżungli Pyton K, powiedziałbym im, chodźcie do mnie małpy. I to jest taka scena, bo to w kreskówce radzieckiej opartej na Księdze Dżungli jest taka scena, że Pyton K hipnotyzuje małpie plemię. I potem była wielka, te demonstracje przerodziły się w festiwale pomysłów, jak odpowiedzieć Putinowi. Przedstawiali go na przykład w kształcie prezerwatywy pytona naładowanego botoksem na przykład. To tych pomysłów szyderczych było strasznie dużo i wtedy widać było, to się czuło, że ci ludzie jakoś tak odżyli, że im ten ciężar obaw przed władzą spadł z pleców, z barków i że coś, że, że, że